You are perfect. Lubi pan wyrywać dupy po prostu na buskuta? Tak. Małolatki bardziej na buskuta, czy kto? Taka stara baba. Stara baby pan woli? Nie, wolę młode. You guys don't like boys? What? No! Hey, I'm just... Piątek, piątek! Rano, rano! Rano! Panie Mario! Matka mnie do domu nie wpuści! Wojtek Gola nie jest największym biseksem, to ja jestem największym biseksem. Cześć widzowie, jesteśmy na Nowym Świecie, będziemy dzisiaj obcinać ludzi! Ciekawe, kto się zgodzi! Dzisiaj Pasut zaoferował mi taką charytatywną usługę. Ja się łaskawie zgodziłem, żeby dać mu jakiekolwiek zasięgi. Tak, cię zostawiam za te teksty! Będzie golił naprawdę Szymon! Szymon Żyleta, zapraszamy! Dobrze, czyli co, uważasz jako koleżanka, że bo mieliśmy tu chłopa dogadanego, ale uważasz, że będzie lepiej wyglądał? Tak jak jest teraz. To nie jest tak, że on jest przystojny w każdej wersji? Jest przystojny tak jak jest, z takimi włosami, jakimi ma teraz. Ja pytam, czy jest przystojny w każdej wersji? Nie. To chodzi o hara... Nazwała mnie. Nie, znaczy tak, nazwała cię ledwo ładnym. Ledwo przystojny jesteś według niej. Jestem przystojno dodatnie na obecne czasy, tak? No, jesteś jeden plus, a ja jestem drugi minus, możemy się sparować. A dzisiaj jest piątek, a ty w piątek lubisz chłopaków. No chłopak wie co dobre. No dobra, to co? Nie, rezygnujesz? Kusi, tylko właśnie gdyby nie to, że mam blizę na pół głowy. Dobra, ty wyglądasz jakbyś jak Harry Potter. No, pokażę jak ja wyglądam. Dobry łobuz. Co masz taki wzrok na niego? Ciom, no bo kurde, on się nie obcina. To jest twój brat. To jest błąd, powinien się obcinać. Bierając od niego złą presję, stary. Jak ty będziesz wyglądał, chłopie? Na ludzie. No zwariowałeś. Mega dymy na Nowym Świecie. Nie ma szans, nie ma szans. Tak zawsze, słuchajcie, jest dwóch chłopaków, umówi się, żeby zrobić coś głupiego, co będzie miało złe konsekwencje, przyjdzie baba i zepsuje. Ja już pokazuję. Tak wyglądałem łysy. Kurwa, jak dla mnie, mega... Okrop. Za 1500 zł obcinamy się na łyso. Za milion. Za milion czego? Złotych. Chyba jenów. Chyba chciałbyś. A ile jest jen? Złotówka? Tyle samo za złotówkę, jestem idiotą. Nie no, za milion, ten Zimbabwe. To no, dlaczego nie? Naturalne włosy i nie kurwa farbowałam. Bardzo dobrze i niedoczepiane nic. Te, ziom, na buskuta? Na buskuta. Za darmo. Ci mnie, dawaj. No nie walnąłem się. Co ty kurwa fabulujesz, wymyślasz? Ale nie zasługujesz na to. Żeby cię uderzyć? Tak. Wiesz, tylko ty, żeby do dol. A od kogo? Od każdego. Dobrze, bo nie szanuję kobiet. Nie szanujesz nikogo. To dobrze, przynajmniej wie co mówi. Dawaj, lecimy na buskuta. Jak tam się czujesz przed? A mnie zaraz, no nie? Bo jestem... Lekko. Nie, jest zupełnie trzeźwy. Trzeźwi. Podejmował tę decyzję w pełni świadomy. Dawaj go. Kolega będzie zaraz wyglądał jak kolano. Nie, na buskuta. Prawie kolano. Zarośnięte. Jak fajne kolano. Szanuj ten plan filmowy. Jak teraz w MMA się musisz bić. Nie używaj przekleństw i zachowuj się. Przeklinasz, nie ja. Czemu rzuciłaś petem w kolegę? Rzuciłam. Ty rzuciłeś. Ach, rzeczywiście, zapomniałem. Rzuciła w ciebie? Rzuciła we mnie, rzuciła. A mamy świadko. Nie rzuciłam, to on rzucił. Ten przygłup. Który przygłup? Ja jestem mega inteligentny. Jesteś przygłupem. Ja jestem mega inteligentny. Nie jesteś przygłupem. Tak? Tak. O ile 7 razy 7? 49. Oho! Nie zabierajcie jej. Dawaj ją tutaj. Dobra, kontenciara. Dobra, lecimy z tym. Lecie, wuuu! Gratulacje! Ale wariat! Lecimy na buskuta, o Jezu, będzie żałował jutro. Będzie żałował chłop. Będzie żałował. Czyć wieje. Się chłop podoba teraz, popatrz. Jest obrzydliwy. Ha! Dlaczego? Bo co, bo nie ma 2 metrów iloczków? Nie, bo jest głupi tak samo jak ty. A jaki jest twój typ faceta? Mój typ faceta? Nie powinno ci to obchodzić. Nie! Nie! Koledzy mówią, zostaw go tak, brutalnie. Panowie, nie! I tak będzie miał poranek. Wiecie, jaki poranek. To solidny. Jak z Kazłegos. Będzie krzywo, jak będzie ruszał głową, a kolega to trochę wstawiony, no. Kto? Sam jest wstawiony Szymon i tak wciska wszystkim. Tak jest. To jestem ja. O Jezu, tego pana jakby obciąć. Sam byś się obciął. Są takie głosy wśród mojej widowni, ale nie ma mowy, nie ma mowy. Nigdy, mam idealną fryzurę. Jestem mega przystojny i ona na przykład, ona jej się podoba. Nie byłeś przystojny nigdy w życiu. Dlaczego wszystkie dziewczyny lecą na mnie? Nie wiem, bo są głupie. Nieprawda, są mądre i głupie. Solidny buskut. Ale będzie przystojny, jak dzisiaj będzie tyle panie. Będzie rwał. Menelica kur... zajebana, nie? Tak mi zajebała kupę. Ale menelica? Czemu takie historie zawsze do mnie trafiają? No ale z jakiego powodu i czym te dupy ci... No nie no, tak z dupy... A tak, bo ziomek rzuciłem 6 złotych, ona za nim poszła i mi... dupę kur... Nie będę mówił, gdzie mi... Klapsa? No klapsa mi tak z... Co? No
i co? Fajnie, fajnie! Słuchajcie, panowie, ode mnie prezencik. Pasz Energy Sniff. To jest takie naturalne pobudzenie, naturalne składniki. I za jeśli chcecie się obcinać, do roboty masz na koncentrację, na pobudzenie. No ja jestem szefem, więc ja nie muszę. No właśnie, to daj tym, co się opierdzielają, żeby mieli energię. Muszą pracować, a nie kurde opierdzielać się. I pamiętajcie, zakładajcie swoje firmy i zarabiajcie ile się da, bo na etacie to gówno zarobicie. O Jezu, bracie, złote słowa. Bo bądźcie jak pasu, ćwiczcie, trenujcie. Sport. I róbcie content w Warszawie. Sport kre... Nie, bez. Sorry, pomyliłem się. Jedynie tylko zielone. Chodziło mi, tak, i tyle. Tak. Nie. Siaka, jak was na krótko obetna. Buskuta. Słuchajcie, ja dopiero co wyłysiałam po pandemii, teraz dopiero mi odrastają. Bo ale po COVIDzie? Jestem tyle. No nie wiem. Serio? Po COVIDzie wyłysiałaś? Ale ty żartujesz ty teraz? Nie, no nie wyłysiałam do zera, no dlaczego ty... Padły ci włosy? Wie. Bo jesteś kobietą, ja ufam każdej kobiecie. Bo ja jestem dobrym człowiekiem. Dobra, powiem ci prawdę. Mam mega dobre serce. Tak? Tak. Jestem no, dobrym człowiekiem po prostu. No, w internecie to widać. Prawda? W internecie to jest ukryte raczej, ale tak na co dzień jestem, mam dobre serce po prostu. Okej, czyli to wszystko pod publikę jest. Tak, ja udaję złego bad boya, ale ogólnie mega dobre serce. Mój chłopak zawsze mówi, że łobuz kocha najmocniej. Po czym uderza cię? Prawo czy lewo wolisz dostawać? Żadną. Ci nie bije? Nie. No dobrze. A ty go lejesz? Żartuję. To nie był żart. A ty, piękna, masz chłopaka? Ja nie mam chłopaka. Jakim ale cudem, taka modela? Języczna i ma wiele zalet. Ma dwa języki? Tak. What languages do you speak? Hungarian, English and Polish. You are Hungarian? Skąd polski znasz? Bo jestem pół Polką, pół Węgierką. Zajebiście. Jest taka, dlatego taka piękna dziewczyna, bo nie jest z Polski. Polki są brzydkie. No i to jest to dobre serce. Ale ja jestem w połowie Polką, więc w połowie jestem brzydka? Nie widziałem twojej drugiej połowy, musisz pokazać. Oj, cholera. A już się tyle odsłoniło od tego wiatru. W pośpiechu wyszłyśmy po prostu. Rozumiem, śpieszyłyście się do mnie. Spokojnie, ja tu jestem całą noc jak menele, niestety. Ile masz lat, baby? 19. How old are you? Oh, Jesus Christ. Ej, ty masz twoje włosy takie długie, piękne. Tak. A chciałbyś coś nagrać ze mną, no szef? Nie, dobrze, ale po co już? Ja już nie gadam to. 500 zł ci zapłacę. Ale za co? Za 10 na... Ale to nawet nie warto, bo twoje są takie śliczne. Zobaczcie, jakie ma piękne włosy. Zobaczcie. Jakie se doczepiają takie, ma doczepione? Nie? Nie, nie. To jest ten moment, kiedy łapiesz dziewczynę za głowę i modlisz się, żeby tam nie było kleju. Rzęsy też na to. Chuj, rzęsy tam. Zapuszczałam bardzo długo. Piękne ćmy, bo... Dziękuję. Jest jakaś piękna kobieta. Dobra, koniec tych bab, lecimy dalej. Ale moc! Proszę, do kolejnych takich decyzji Bash Energy Sniff. Pobudzenie, energia, naturalne składniki. Mamy to. Teraz to panienki tylko w kolejce do niego. Twoja stara z***dela. Brawo, tak? Kto cię tego nauczył? Who taught you this? Twoja stara macie. Skąd wiesz tyle mojej starej? Nie wiem. Taki Paweł, nie? Paweł był i wtedy już pojechałem do domu. A, nie rozumiem. Że na rowerze, no, on the bike. There was Paweł. Okay. There was Paweł on the bike. Paweł on the bike. And then I went... Kilda on the bike. There was a what? There was a on the bike. Yes. Hobbit. The Waggins. The small hobbit. Aha, tak, yeah. And he was Indian. And he was Indian, okay. Yes. I'm Indian as well. You guys. I know, I guessed it, yeah. No. Why are you from? From India, from New Delhi. How are fish? Jako riba. Not bad, my friend. Yeah? Not bad. Teach me something in Hindi. In Hindi? How to pick up girls. Say, hey baby, you are beautiful. Oi Rand. Oi Rand. What does it mean? A whore. Wyglądasz lepiej na żywo niż w internecie. Dzień dobry. Nie pytałem. Jak się masz? Ile masz lat? Czemu nie jesteśmy razem? Gabriela, 20. Bo nie, ale oglądam. Jestem stary cię, i obrzydliwy. Ale, nie, spoko. Ale lubisz mój kontencik? Tak, spoko. Jakby ja to przyjmuję jako żart, więc... Jesteś normalna. Tak, to tak. Jesteś w mniejszości. No. Większość ludzi ogląda to i myśli, Boże, czemu to się dzieje? Takie rzeczy na świecie. Ludzie, zobaczcie, jakie mam piękne niebieskie kreski. Boże, ona jest taka śliczna. No, zobaczcie w ogóle. Ona jest taka piękna. Zrób obrót. Ale ładne masz perfumy, wiesz? Na żywo naprawdę czuć... Nie czuć moich perfum przez internet? Sorry, no, nie twoich perfum przez internet. Foteczkę. A mogę z to na randkę? Jo, chłopaka. Ty? A ja to skomplikowane. Jej pytam. To skomplikowane. Tak. To dziwne? Że taka piękna. Myślę, że się nigdy nie zdecydujesz, bo masz taki wybór. No widzisz. Trafił się jakiś... Jest jeden, tylko jeden. Trafił się ideał, ale ty nie masz chłopaka, widać po tobie. To skomplikowane aktualnie. A, czyli czuć ode mnie, tak? Przed ciebie, że jesteś wolna i piękna. Również w dzień, nie tylko w nocy. W ogóle zawsze i wszędzie po prostu lśnie jak gwiazda. Nawet jak jest słońce. Ty jesteś słońce, ja jestem. Okej, to jest dziwne. Dziwne. Chłop... Naprawdę takie rzeczy widzisz, to jakby... Chłop mi pokazał suta, no. Chłop pomówił, ale powinieneś się powiedzieć pasut. Dobra. Ej, jak mnie widzicie, widzowie, to róbcie pasud. Co wy robicie? Czemu śmieci zbieracie? Spokojnie.
Jakie plany na życie? Studiuję psychologię. Czyli bezrobocie? Nie, nie bezrobocie, bo zaczynam kolejną robotę, więc jakby trzeba być przedsiębiorczym. Gabrysia, daj Instagrama. My lubimy z Dominiką się spotykać we trójkę z dziewczynami. To mówisz? Z Dominiką lubimy się we trójkę spotykać z dziewczynami. Ja sobie nie przypominam, żebym coś takiego lubiła. No w sumie ja też się nie przypominam. Czyli lubicie, ale sobie nie przypominacie, tak? Dobra. Mam słuchawki. Bo jesteś głucha. Spróbuj sobie Basza. Posyp sobie na paluszek. Kochani, czy to jest Basz? Wow, Basz! Wow, ile mam energii! No przestań mi taka sarkastyczna! Masz cały nos. Wiem, Luna, dawaj teraz ty. Dobra, jesteśmy po i generalnie fajne jesteśmy pobudzenie. Fajne pobudzenie, naprawdę. Polecam. Elegancko, naturalnie i legalnie. O, to jest pobudzenie takie tylko, wiesz, to nie jest takie mocne. To jest kofej, taka kawa albo energo. Dobra, pana golimy na łyso. Tak wiem. Pan się czuje z tą decyzją. Lubi pan wyrywać dupy po prostu na buskuta? Tak. A ulatki bardziej na buskuta, czy kto? Jakaś stara baba. Stara baby pan woli? Nie, wolę młode. No dobra, to młoda dla pana to ile ma lat? 30 lat. No tak, w sumie tak. To jak pan żyje? Jak się żyje? Dobrze. Ile tych kobiet rocznie tak pan przerabia? Trochę. Trochę to od 20 do 30. 20? 20 kobiet rocznie to jest bardzo przyzwoity wynik. No i super, będzie pan wyglądał funky fresh. A masz Instagramka jakiegoś? A ja ci podam. Judyta.mucha. Zapraszam wszystkich zboczeńców z Wyroli. Dycie wszystko jedno. Bo musisz mieć dużego po prostu i ona cię umówi się z tobą na randki. Możesz mi tak oczerniać po prostu przed... Co jest tym oczerniając, co wybierasz najlepszego samca? Co w tym jest złego? Wiem, że każdego, tylko każdego z dużym. Nieprawda. No dobrze, bo nieprawda. To Azjata, więc nie wszystko się zgadza. Dobra, kroimy następnego. Dawaj na buskuta. Za 100. Za 200. 150. 250. Robisz do góry, nie, nieładnie. Nie? 150. 250. Nie dogadamy się. Chłopie, on po 500 chciał płacić, teraz już za pół. Po co ty tak mu gadasz? Nie, on... Co ty zrobił? Stary, Szymon, gratulacje. 100 brał, 100 proponowałem, podbiłem mu do 200. On nie ma opcji, nie. To był żart, tylko to był żart, w ogóle nie kiepski timing miał ten żart. To może jak ja się na 250 zgodzić. On 200, dawaj. Siadaj. Ale stresa masz, co? Odrośnie. Odrośnie. No dobra, to twój chłop? Nie. To czyj to jest chłopak? On nie ma dziewczyny. Uwaga, dawaj, nagraj to. Nie znajdzie. Chore gówno. Będzie przysto! Będzie przystojny! Chodź mi się! Chodź, błaga! Ta fabuły! Ale u niego zadara. Zadara? Za krótkie ma. Nie, za krótkie. Zadara na łyso. Zadara na łyso. Jakby baskata mi zrobił, to pewnie. Dobra, baskata. Dobra, nie no, słuchajcie. Za koli nie ma. Nie ma jakichś plam na głowie, czy kaszaków, czy whatever. Wszystko jest okej. Już tak zostawiam. Na co każdy ma pomysł, żeby zrobić mu krzywdę? Nie, tak nie robimy. Tu braci nie oszukujemy, brać się nie traci. Dokładnie tak. Co, myślisz, że teraz wyrwie jakąś dziewczynę? Możliwe, ale nie jestem pewna. W razie co, gumki na imprezę ma. Po co gumki? Trzeba wyciągać wcześniej. Ja nie wiem, nie wypowiem się na ten temat. Dajcie mi tego przystojniaka. Nie, ja nie mogę. Hagrid, zależy błaga. Za ile, zależy za ile. 300. Za mało. Przemyśl. 300, ale on... Ziom! Jeszcze masz Bash Energy Sniff, naturalne pobudzenie, donosowo, legalnie, organicznie, bio. Dobry produkt, sprawdzony. Dziewczyna bardzo nie lubi mojego wąsa, chciałem zapuścić. W tym momencie gole wąsa, ale jednocześnie gole włosy, które ona miał być buskut czy na łyso? Ma być na łyso, na łyso. Będzie źle wyglądał. Chyba za niego. Przestań, k***a! Będzie, zobacz jakie jajko. Jakie je? Pamiętaj, zajebiście, bo będzie na Kubano. Będzie na Kubano. Czy musiała dzisiaj płacić za Kubano? Będę miała 5 dych w kieszeni. To się opłaca. Nie no, dobrze wygląda no. To nie był zły pomysł. Popatrz na niego. Jaja ze stali. Lecisz. Wszędzie włosy w mordzie. Nie, brwi nie. Nie, bo... Ej, brwi też. Nie, ja... Tu się ziom zastanawia. Stary, no, boję się trochę. Brwi nie mogę, bo mnie mama zabije. O, masz, mamy cały świat, patrzy. Yo, brother. Wagwan, I'm from Belgium, bro. Welcome. You guys wanna get a free haircut? A free haircut? Yes. Nah, that's crazy. Nah, bro. I can't get... How much? Free. I don't trust you, bro. Why? He's just a drug addict. You can't... You're gonna... Oh! No, he's gonna cut my hair. Bro, if you cut my dreads off... I'm not gonna touch shit. Yeah, no, we're not gonna touch... Yeah, I want. Ty chcesz mu robić te dready? Line-up zrobię, line-up. Line-up. Swear on God. What are your mother? Ale on c***a zastrzeli jak... Dobra, zaczął gadać po swojemu, nic nie rozumiem. Jest gangster i ma jaja ze stali. Słuchajcie, dla zioma Bash Energy Sniff, naturalne składniki, naturalne pobudzenie. Polecam. Każda laska w Kubano nie. Dzisiaj twoja, nie? Nie. Co się k***a?
You guys don't like boys? What? No! I'm just, it was just a question! Do not like boys? Okay, I don't like boys too. Only on Fridays. Yeah! What do you think about Polish girls? Any good? I don't see any. Good b. Give me the. Hey, bitch, Tony! What's your name? Vanessa. Okay, I'm Vanessa. I'm Lou. Where are you from? Poland. Okay, over here. Okay, can I have your number? He's smooth. Numer telefonu. Okay. Dobra, rób go. Guys, we have to be careful, or else he's gonna kill us if we cut his dread. So we have to be careful. Słuchajcie, czajnik! Czajnik przyszedł! Jaki czajnik? Czajnik kroimy. Podobny jesteś troszkę do czajnika. Ani trochę. Ale dlaczego ubliżę? To jest... Spójrz na mnie. Miałem podobne włosy od ciebie. No i teraz jeszcze lepiej wyglądasz. Też będę. Dokładnie. Jesteś trochę podobny do czajnika, stary. Do Hagrida. No tak, to tak. Ja do Nicolasa Cage'a. You want to know why I am in Poland? Because I have a friend of mine, a mate we're in music. He's from Belgium. Jonka! He's Polish? Yeah, he's Polish. Yo, bro. Tell them in Polish. Jutro koncert klub Oczki w pierdolę. Everybody has to be there. We're gonna make a lit party. It's gonna be crazy. Let's go. Zobaczcie, kto nam pomaga na skar. She's single. Single? No. Rigo. What's your name? You don't want me? You're my second choice. Fourth. But I love you. Okay, she's my main bitch. But I got other bitches. You want to try Bash Energy Sniff. If you feel low power, you want to energize yourself. This is Sniff, but it's all natural ingredients. Gang, yeah. Yes. Whoa. I got to like sniff. Like what? You can sniff it. It ain't drugs, though. Oh, yeah, it's caffeine and guarana. But it's not. Natural ingredients. Okay, I'm going to check it. You check it out. Yes, enjoy it. Pasut. Z Ameryki jesteś? Chodź. Hey, girl. Hello, girl. What's your name? My name is Rachel. Are you single? Yes. I am single. Oh, that's perfect. No, yeah, I don't speak English. That's okay. No, I know English. And I'm 28 years old. How old are you? I'm 19. A very good age. Only 19 years apart. What are you doing here, my friend, my lover? You're visiting your bestie. Yes. No. Chase Pasut. What's your name? Rachel. Ah, it's like the Rachel from Friend. Yes. Everyone says it. Say something in Polish. That's hot. That's all. That's. He loves you, Rachel. Oh, perfect. You are perfect. Don't kiss him. Jesteś, przepraszam, ale jesteś bardzo niemiły dla dziewczyn. That's why they want to kiss me. I know. I get that. I like your everything. Can you take it off? Pasut. Uspokój się, proszę. He's giving me a hard time. A good boy. I have to play her again. Tell her I'm a good boy. So, where are you from in States? Which state? Arizona. Tell us something about Arizona. It's hot. Hot. Yeah. All year round? Oh, yeah. Okay, so what are your favorite activities? You go swimming, you go... I like to go, like, wakeboarding in the lake. That's sweet. I like to go on runs in the mountains. Jeez, that's a great place to live. Look at this cold year round here. But I love Warsaw. There's so much to do here. Yes, you so can do me. Boys. You can do me. And so many boys. But you only need one boy. You. Oh, how did you guess? She's so smart, guys. And she's pretty. I'm a little bit drunk, guys. This doesn't affect your affection to me. You just love me. You would love me if you were sober. So we love each other. We're gonna be together. Can you get me this green card thing? Can we get married? Of course, yeah. Yes. I'm first in line. I'm gonna get the green card first. Can't marry her. Yes, I can. Not in Poland. Fight for you. Fight me. Yeah, fuck you. I won't fuck. I'm sorry. Hey, how long are you staying here? Till Monday. You wanna give me your Instagram? Wezmę Instagrama dla... Żeby się angielskiego pouczymy się razem angielskiego. Dominisia. Ja nie skomentuję tego nawet. Dominisia, ja całowałem, myślałem o tobie. Nie pierwszy raz, co? Pokażesz Bebzon. O Jezu. Who's next? Jak dasz mi dwa kafle? Za dużo. 500 zł. 1700. Powiem tylko jedno, wiesz ile miałem do wygrania? Jakbyś mi wygrał tą walkę, bym miał 20 koła. Próbowałem, no. Co ja? Poradzę, że wszedłem mu za... On mi za... Pierwszy, no. Tutaj nasz kolega, łysy, żeby się skupić w robocie. Bash Energy Sniff, naturalne pobudzenie. Pyk, wysypujesz sobie sniff, ale to jest kofeinka, guaranka, naturalne składniki sprowadzane z Ameryki. Jej! Kto następny? Kto następny? Nie. Na stówkę. On nie. A twój chłop? Nie, brat. Majewski, dawaj. Daj mi czapkę. Majewski! Dwie stówy. Mało. 300. Majewski! Nie, nie więcej nie dam. Nie ma szans. Majewski! Dostanę
Ale jakich mało. Kogo? No zgadnij. Dziewczyny? Tak. Mądry człowiek się boi baby, co? No oczywiście, że tak. Że czym by cię zajebałkiem, czy prawy prosty? Ostatnio była na treningu MMA, więc myślę, że prawym prostym. Obalenie, kurwa. Dobra, następny! Chodź, za 200, chodź. Jak ty, to i my. O Jezu. Nie. Dam wam po 100. 150 i opóźnię. 150, 150. Nie. Wam 150. Podbij stawkę. 200. Więcej. Nie. Ej, ale ja ci tak szczerze powiem. Jak biłeś się z Ginoldem, twoja walka jako jedyna mi kupo spaliła. Przepraszam, ale nie jest mi przykro. Chodź, oddam ci twoje pieniądze, chodź. Oddam. Nikolas. Dawaj, 200 zł. 200. 200, dawaj. Łap to z góry i lecę. Nie, no nie ma z góry, dawaj, siadaj. Ja nie oszukuję, k***a, no wszyscy dostali, dawaj. Dawaj. Ej, Nikolas, dawaj. Chodź, siadaj. Nikolas. Ej. Kwasik, będzie kwas dzisiaj. To mu baba go zabije. To na łyso? Na łyso, no ja. Mama się popłacze, dziewczyna też, ale będziesz, k***a. Zostawiła cię. To? Zostawiłeś ją. Nie, ja mam, nie mam dupy. Ale... No i bardzo dobrze, to jak się nabujesz na krótko, to będziesz miał miliony dup. Ja się popłaszę, Zara, kurwa, to nie. Ale dobry masz hairline, więc nie ma co. Baskac, to łyso. Trochę mnie to będzie kosztować. Jego za darmo, za krótkie ma. Menele sobie zrobią te materace z tych włosów tutaj. Mój leży. Które od kolegów z Belgii. Belgii. Możecie sobie doczepić dredy. Chyba tutaj leży tyle włosów. Znowu będę musiał się oddać jej za pomoc. Wiem jaka jest cena tutaj pomocy. Moje podstarzałe ciało będę musiał znowu zaoferować Dominisi. No co, nie jest tak? Nie no, my po prostu się kochamy. Daj całuska. Ech, dup nie wyrwę dzisiaj, ale to nie o to chodzi w życiu, żeby łoić kolejne szony. Kolejne. Nie o ciebie mówię, nie. Chodzi o to, żeby... O co chodziło w tym życiu, jak nie o szony, bo nie pamiętam? Szony, no dobra, no to jednak o szony. Proszę się rozejść, przecież wszystkie szony. Nie, żartuję. Cię znam, nagrywaliśmy? Nie. Cindera? Nie. Lubisz chłopaków na łysy? Bardzo. Tak? Tak. Laska mówi, że uwielbia takich chłopów. A w k***u mam! Ej, on wygląda lepiej! Autentycznie wyglądasz lepiej. Bogatszy jest. Stary, bardzo dobrze, masz piękne oczy, które dopiero teraz zyskały blask. Ja to do jacuzzi chyba lecę, jak wrócę na chatę. Masz jacuzzi w domu? Na Złotej mieszkam. To mam. Ale na chacie masz w mieszkaniu? W apartamencie mam. A też chcę mieć się jacuzzi. Nie masz. Mam, no. To co ci te 200 zmieniają? Dużo, bo zarabiam na siebie. Bardzo dobrze. Mądry człowiek ma dużo pieniędzy i chce jeszcze więcej mieć. Tutaj siedzi chłopak w pasiastej piżamie. Piątek! Pojebali! Na łyso! Ziom Maksymę Piątek! Tak! No to ja jestem jak on jest! Jak jestem w nim, to jestem gej! Jeeeee! Zajebiście na wiosnę, odświeżenie! Piątek! Ra 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 ra! Ra ra ra! Ra 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 ra! Piątek! Ra 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 ra! Ra 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 ra! Ra 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 ra! Faceci są głupi. Mama to nie będzie z nim chciała gadać rano. Mama zła! Ale co? Mama co? Mama nie będzie decydować o nas. Jesteśmy dorośli już. Mamy już 18 lat. To nam będzie matka mówić. Ale szybko on to robi. Dziewczyny, co myślicie o decyzji kolegi? Upokorzenie na całe życie, ale... Jeśli jego dziewczyna to ogląda, to współczuję. Co jego dziewczyna nie będzie o nim decydować? Prawdziwy facet. Pasują mu loczki czy łysy? Ej. Pytasz dzika czy sra w lesie? Patrzcie, jak on wygląda teraz, no. No ślicznie. No, dziękuję. Jest gorzej niż z tobą. Boże, przestań. Ale prawda, bałaby się go każda dziewczyna na... Oczywiście. Może nie... Ale ją przestraszy, kur... Analizujemy. Tutaj mamy wyspę brzegową, tu jest hel. Zostało mu 5 lat. Tu są chałupy, tu są międzyzdroje Świnoujście. Wszędzie nagi świnie biegają. Bardzo dobra decyzja, przyjacielu. My go podpuściliśmy. To słuchajcie, jak on będzie teraz więcej puchał niż wy? To aby mu zazdrościć. Oj, to są bracia, nie zazdroszczą. Pamiętajcie, dzielcie się wszystkim jedzeniem, napojami, kobietami. Bo inaczej jesteście kondomy i nie powinniście mieć kumpli, kur... Ja jestem kobietą i jestem w stanie stwierdzić, że naprawdę ruchałbym go, kozak. Chory p***em! Tobie 150-200. Jeszcze? 150. Tak dużo? No kurwa. Dawaj. Ja to sobie ułożę nowe życie. No dawaj. Dobra, jest! Mamy następnego! Harry! Czyżemy cię? Nie no, ja już byłem u ciotki, szkoda zmarnować pracę ciotki, nie? Moje za kola by było widać. A twoją bliznę? A jak ten Voldemort cię zranił, to co czułeś? Tak powiedz szczerze. Co czułem? Źle się czułem, no wiesz, no chciałem... Zabił ci rodziców, k***, nie?
Ty łysy śmieć. Chciałem się z nim wódki napić, ale za tą zbrodnię nich. No ja, nie wybaczysz mu. Nie. Ja to prawda, że on tyle walił, że nosa nie ma już? Prawdopodobnie mu odpadł. Dobra, wyciągaj różdżkę. Nie mam, a masz jakąś? Czy ty masz? Ale nie tutaj. Masz przy sobie. No. Dawaj ją. Chciałbyś? No, jest piątek, dawaj różdżkę. Ale gość, ale... Ale przystojniak. Ziom, masz tu Bash Energy Sniff, pobudzenie, energia, naturalne składniki! Dobra, ziom, gdzie był ten ziom? Ten z białym nosem. Gdzie jest ten chłop? Gdzie on jest? Za krótka jestem, żeby mnie... Kotuś, no, ale ciebie za darmo. Harry, dawaj! No nie! Mówię ci, nie! Harry, skarbie, chodź, proszę. Nie jesteś moim Voldemortem, ale... sorry. Potem pójdziemy razem, chodź, idź! Nie! Misiu. Nie, no. Bezak, ja mam piękne oczy, ale pasut ma piękniejsze. Mam piękne oczy, ale pasut ma piękniejsze, oczywiście. I szanuję kobiety. A mów to, co ci mówię na tak? Szanuję bardzo kobiety. Pasut w gołcach zachował się jak gentleman. Nie mam opcji! Nie, że zgodziłeś się? Kurde, no nie wiem! Dawaj, Harry, kurde, 200 zł! Będziesz wyglądał jak mężczyzna, kurwa, man! Kondom będę wyglądał. Nie! Harry Water. Żyje, nie? Ja się żyje, raz się żyje, nie Voldemorta! Teraz on będzie wyglądał jak Voldemort i co? Ty, będziesz łysy, człowieku! Jak matka mnie do domu nie wpuści! To są zerów! Plus jeden! Tak, bandyta troszeczkę! A ja będę teraz czarował! Uwaga, wyciągnął różdżkę! Daj spokój, od razu będzie wyglądał jak gangster! Na 12 lat jemu włosy rosną 5 cm na miesiąc! Jaką masz wadę? Wadę? Astygmatyzm! Miałem jeszcze zeza, ale mi go zlikwidował. Czemu ja w tym lepiej widzę, Ej, on wygląda jak Zbigniewski Droga! Zdechu? Coś się zepsuło i nie było mnie słychać. Ale popieprzyło go! Nieprawda, po pierwsze zarobił hajs. Popieprzyło go, ile? 200 zł. To jest kupa kasy. Dla ciebie Bash Energy Sniff, naturalne pobudzenie, naturalne składniki, kofeinka, guarana i inne. A przyda się na egzaminy. Oj tak! Co jest? No, on wysłał do niej zdjęcia psa. Tak, i się okazał za mały, więc mi nie odpisała. Aczkolwiek pasut nie będę wysłał. Wysłał do ciebie zdjęcia, prawda? Ja nawet nie wiem, kto to jest. Wysyłał zdjęcia, nudesy. Nugetsy wysyłał. Nugetsy. Powiem tak, szczerze, jak był wcześniej, to powiem tak, że szczerze, nie podobał mi się, ale teraz mogłabym mu poskakać po k***cie. Nie używaj tego. Nie, żadnego. Nie. Już jest sobota. Szczerze, to ja się z nim jutro żenię, bo to mój kochasz. Nie mogę tego słuchać, nie mogę. Voldemort to mój skarb jest, wiesz o tym? Chcesz zaraz dostać od niego w dupę? Czemu on mnie tak bawi? Robert, opierdolisz się na łyso za 300. Tutaj się je... Za darmo. Jak za darmo? Ty jesteś rudy i tak powinieneś to ukrywać. Nie jestem chyba rudy. Jestem takiego samego koloru włosu co ty. Ukryjemy to, że jesteś rudy. Co ty je pierdolisz, stary? Słuchaj, szczerze, Robert, bez przesady, ale wybrałbym go. Jezu, zobacz! Polecamy, mimo że zostaliśmy obcięci na faście. Tak, nam. Serio, proszę zbliżenie na... Dokładnie. Dzięki serdeczne. To jest naprawdę szef i mimo wszystko dba o swoich klientów. Polecam. Generalnie miły chłopak. Fajny chłopak. Bardzo fajny, jakbym był nawet bym do niego zarywał. Powiem tak, Szymon Żyleta, najlepszy ale chłopak w mieście. Nigdy, jego nie zdradzę nigdy. To za mocne są te piątki w Warszawie, subskrybujcie. Ale. Mogę na Baskata za darmo. Dawaj. Ej, ostatniego. Na Baskata? Nie. Na łyso, dawaj. Nie, dawaj na Baskata. Nie ma czasu. Na łyso, dawaj na łyso. Kurde, coś dawaj mi zostało. No masz krótkie włosy. Dawaj, ziom, dawaj. Zostanę. Stówkę. Stówkę? Tak. Dobra, niech będzie. Siadaj. Nie dostaliśmy. No właśnie, to był wolontariat. Przecież ty dostałeś. Nie. Dostałem. A ty nie dostałeś. Pięć dych. Słuchaj, szczerze, jak się zetnie na łyso, to mogę z nim być besties forever, ale play. Mój byłeś na ciebie zazdrosny i co teraz? No musimy się pocałować. Nie, no Robert. Nie. No nie chciałem ci pomóc, no. Dobra, trudno. No to dawaj. Nie, no nie. Ja mam dobre serce. Widzów. No ale będę robić... Pozdrawiam widzów. Ja wiem, że tylko z jaskami. Dawaj na łyso. Nie, na Baskata za darmo, tylko żebym się zgodził. Na Baskata, dobra. Tak, to... Dawaj, Baskata. No Baskata, nie na łyso, okej? Okay? Tak, ale za darmo. Dzięki wielkie, Robert. O Jezu. Baskat, Robert, oszukałeś mnie. Ale ty jesteś rudy i mniej tym lepiej. Nie jestem rudy, k***a. Baskata. Robert, no. Już nie wyzywaj go. Ile zostanę? Miał być na Baskata. Zostaniesz, kurwa, Baskata masz w głąbie. Ta, prawda, przecież na łyso... No, kurwa, no nie! Baskat właśnie stał. Tak. Panikuj, ty. Masz jakieś usterko? Taki baskat, co w więzieniu robią. Nie, Robert. Jeszcze nikt nie oszuka.
zrobiłeś. O co mu chodzi? Ej, ja już mam go dość, zaraz ci tak zostawię, mordo, bo będziesz wyglądał jak spławiony. Nie denerwuj go! Denerwuj fryzji... No, już go nigdy nie. Czemu mojego kolego p***ci na łyso? Co tu się dzieje? Nie mów mu, że na łyso, bo jest baskat, no! A, no dobra, Buskut! Buskut, Buskut, Buskut! Ginol! Jestem tak brzydki jak Ginol? Ginol jest piękny, tylko jak światło wyłączysz. Tu się szykuje nowa walka? Nie, już mi się nie chce z nim. To jest największy szef w Warszawie. Paka piwki jego. To prawda każda twoja? Chyba nie. Jak tam twój chłopak był? Ogółem to nie byliśmy razem przed tym wystąpieniem u ciebie, a jesteśmy razem po. A, ułatwiłem ci znalezienie miłości. Ładnie, no bo on był taki, że o, jesteśmy razem, nie jesteśmy razem, ale jak zobaczył mnie u ciebie, to stwierdził, nie, ty jesteś moja, a ja takie... Jeszcze raz się musimy przelizać, to nie. Wtedy już w ogóle ci oświadczy. Robert, ile ty lizałeś lasek? 3-4. Jeszcze z tobą przelizać. Tak myślałem. Jak panowie oceniacie? Zajebiście. Przystojny? No bardzo. Przystojny. O, tu kolega kandydat do obcięcia. Nie! Chodź! Nie! Nie! Chodź, gangsterze! Chodź! Gruby tak, jak cię podniosę, to nie. Się... Nie! Jej! Jak masz na imię? Dorian. Dorian! 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 Nie! Jest jedna sprawa, którą chciałabym wyjaśnić. Nie jestem ulana. Ale to ja nie powiedziałem, że jesteś, to powiedz to widzom. Bo widzowie pisaliście, że jest ulana. Nie jestem ulana. Stary, patera. Rozbieraj się, pokaż wszystkim. Pokaż, że nie mają racji. Ej, piszcie wszystkim, że są ulane, to się będą rozbierać. Ja jestem p***a ulana. Trochę się rusza brzuszek. Jak oceniasz fryzurę kolegi? Takie 5/10 generalnie. 5/10. Ja bym krzywił kurwa głowę, no. Okej. Okay. 10/10, really, I can order 10/10. I can do Ronaldo Nazario, you know, what is that? Rosario. I'm fucking prettiest guy in the world, yeah, you know. On ten ziom się wziął. Mówisz? Wyglądasz idealnie, gdy tańczysz. Nie. Jakie to jest piątek, tak można. Mówisz, że posyt jest bardziej przystojny niż nie? Okej, zrywam z tobą. Mówisz, że się razem? Jak możesz, ja pierdolę, no ale... Wojtek Gola nie jest największym biseksem, to ja jestem największym biseksem. Generalnie polecam, daję w kopa bardziej niż dwa energetyki. O, albo kawka. To jest turbo mocne, serio. Fajne, co? Kawa się przy tym nie umywa. O, ja turbo też to mocne. Lubię, ja też to lubię, widzowie. Polecam. Naprawdę polecam. Dzięki bardzo. Szymon Żyleta, Instagram. Ej, wbijajcie do zioma się obcinać, bo zajebisty ziom, naprawdę. Najlepsze obcięcia w Krakowie, au!